Pokażemy Wam teraz kilka ćwiczeń na mięśnie pleców. Pierwszym ćwiczeniem będzie podciąganie się szerokim nachwytem na drążku. Podciągamy się albo do karku, albo do klatki piersiowej. Do karku podciąganie jest mniej naturalne, natomiast pamiętamy o tym, żeby podciągać się do wysokości brody, jeżeli już podciągamy się przodem. Możemy sobie skrzyżować nogi dla lepszej stabilności. Przy unoszeniu się ramiona i przedramiona powinny stworzyć kąt mniej więcej 90 stopni. Kolejnym ćwiczeniem na mięśnie pleców jest tak zwany martwy ciąg. Stajemy na szerokość bioder. Chwytamy sztangę nachwytem albo podchwytem, mniej więcej na szerokość barków, może być troszkę szerzej. Jest to ćwiczenie, które angażuje głównie prostowniki grzbietu, dlatego musimy pilnować prostych pleców przy tym ćwiczeniu. Nie możemy wyginać ich do kociego grzbietu. Łokcie trzymamy lekko ugięte, tak samo kolana. Z wdechem opuszczamy się w dół, z wydechem wracamy w górę. Kolejnym ćwiczeniem na mięśnie pleców jest wiosłowanie sztangielki wzdłuż tułowia w opadzie. Wolną rękę opieramy o ławkę, tak samo jedną nogę. Chwytamy sztangielkę i podciągamy ramię wzdłuż tułowia wąsko. Pamiętamy, żeby trzymać proste plecy. Plecy prawie że równolegle do podłoża. Z wydechem unosimy rękę, z wydechem opuszczamy. Ćwiczenie głównie angażuje mięśnie najszersze grzbietu. Kolejnym ćwiczeniem na mięśnie pleców jest ściąganie drążka wyciągu górnego. Na początku proponujemy nachwyt szeroki. Drążek możemy ściągać albo do karku, albo do klatki piersiowej, pamiętając, że ściąganie do karku jest mniej naturalną pozycją. Z wdechem ściągamy drążek, z wydechem prostujemy ramiona. Pamiętamy, że w tym ćwiczeniu pracują plecy, także ściągamy łopatki. Myślimy o tym, żeby wyeliminować pracę mięśni ramion. Możemy również zastosować tutaj podchwyt na szerokość barków. Ściągamy wtedy drążek do klatki. Możemy się lekko odchylić do tyłu. Pamiętajmy, że ściąganie drążka czy podchwytem, czy nachwytem jest świetną alternatywą do podciągania na drążku.